Muzeum Marynarki Wojennej trwa czasowa wystawa prac malarza dokumentalisty Henryka Baranowskiego. Henryk Baranowski studiował w charakterze wolnego słuchacza w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Przez długi czas był związany z marynarką wojenną, do której zgłosił się w 1956 roku, już po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. Założył wówczas pracownię plastyczną przy Klubie Marynarki Wojennej na bazie dawnej pracowni dekoratorskiej. Henryk Baranowski uprawiał głównie malarstwo marynistyczne, ale malował również pejzaże Kaszub, Gdynię, ćwiczenia wojskowe, portrety. Posługiwał się farbami olejnymi, gwaszem, akwarelą oraz linorytem. Muzeum Marynarki Wojennej zbudowało wystawę przekrojową, na której możemy podziwiać 20 obrazów o różnorodnej tematyce. Stąd nazwa wystawy Marynista niejedno ma imię. Dorobek artystyczny komandora Henryka Baranowskiego prezentowany był na ponad 110 wystawach, a składa się z blisko 4000 prac. Jego dzieła znajdują się w muzeach Wojska Polskiego, morskich muzeach Rosji i Niemiec, admiralicji Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz w kolekcjach prywatnych. Henryk Baranowski jest laureatem licznych nagród, dyplomów, medali i wyróżnień. Henryk Baranowski zmarł w 2005 roku i spoczywa wraz z żoną Aldoną, również malarką, na cmentarzu w Gdyni-Witominie.